Hej, dostałem pytanie na Facebooku od osoby, która mnie ogląda od wielu lat. Jak to robię, że przez tyle lat nakręcam te filmiki, chce mi się, przede wszystkim co piątek te filmy są, chociażby nie wiem co się działo. Skąd się bierze tego typu żelazna samodyscyplina? I co bym mógł takiego mu zasugerować, żeby tą żelazną samodyscyplinę miał u siebie? Wiesz, sprawa jest dość prosta, bo okej, z mojego punktu widzenia, patrząc na te lata wstecz, jest to dla mnie sprawa dość prosta, bo tak naprawdę każda rzecz, jaką kiedykolwiek zaczynałem w życiu i potem kontynuowałem przez lata, to była kwestia odpowiedniej wizji. Więc ty na to popatrz dokładnie w ten sam sposób. Czyli wyobraź sobie to, co zaczynasz robić, co to ci da za ileś tam lat. Po co ty to w ogóle robisz, jaki jest tego cel. Więc widzisz, dla mnie prowadzenie tego kanału, wizja była dla mnie bardzo prosta. Założenie kanału na temat rozwoju osobistego, dzielenie się tematami związanym z sukcesem, z rozwojem osobistym, zarabianie pieniędzmi, co by tu robić, co by tu zrobić, żeby to był najlepszy, żeby to był kanał numer jeden w Polsce. I przez wiele lat faktycznie tak to wyglądało. I w każdy piątek, przynajmniej z 8 lat, jak nie 9, a może i 10, był publikowany filmik, właśnie chociażby nie wiem co się stało. To już potem była tak naprawdę zasada konsekwencji. I też sobie możesz to napisać, jeśli chcesz, po pierwsze wizja, po drugie zasada konsekwencji. Czyli jak już coś zaczynamy robić, to po prostu trzymamy się tego. I przychodzi piątek i wiesz, czy ja jestem w podróży, czy dzieje się coś niezwykłego, to i tak nie ma znaczenia, bo po prostu ma być film na piątek i nie ma dyskusji. Widzisz, jest też inna sprawa, że ja przez całe życie czytałem rozmaite książki ludzi, którzy odnoszą bardzo duże sukcesy i inspirowałem się tym, co oni takiego robili. I widzisz, był niesamowitą inspiracją dla mnie Arnold Schwarzenegger. Przeczytaj sobie jego autobiografię, po prostu rewelacja. Nawet to, co on powtarza w wywiadach, u niego to też była zawsze kwestia wizji. Najpierw to była kwestia wizji takiej, żeby być najlepszym kulturystą na świecie, potem była to kwestia wizji, żeby być najlepszym aktorem. Nie, nie chodziło o to, żeby być najlepszym aktorem, to chodziło o to, żeby być gwiazdą. Tak Arnold do tego podchodził, ale to była u niego wizja. Możesz sobie poszukać, jest cała masa wywiadów jego w tym temacie. I żeby to wszystko się dokonywało, to jest między innymi sprawdzanie postępów. Bo nawet w przypadku tak prostych rzeczy jak nagrywanie filmików, to jest kwestia sprawdzenia statystyk, sprawdzenia tego, jaka jest retencja. Ci, którzy nagrywają filmy na YouTubie, to mniej więcej wiedzą, co się sprawdza, żeby sprawdzić, czy ten kanał rośnie, czy te filmy są oglądane, czy nie. Kwestia komentarzy, jakości komentarzy. I widzisz, a propos sprawdzania, to też mi kiedyś dał sprawdzania, analizowania tego, co się robi, analizowania postępów. Dała mi do myślenia kiedyś autobiografia Benjamina Franklina. On tam opisywał zresztą 13 cnót, które według niego doprowadzały... On wiedział, że jeśli będzie je stosować, to będzie rósł. Będzie się rozwijał jako człowiek, osobiście, finansowo, pod każdym innym względem. Spisał sobie właśnie 13 cnót, jest to opisane w autobiografii, właśnie autobiografia Benjamin Franklin. Poszukaj sobie na Allegro, można dostać coś takiego. Polecam sobie przeczytać i to są ewidentnie rzeczy, które sprzyjają samodyscyplinie. Bo jeśli ty codziennie robisz sobie analizę, czy zrobiłeś to i to, na ile, z jaką jakością to zrobiłeś, to każdego dnia kombinujesz, co by tu zrobić, żeby poprawić swój wynik z wczoraj. Jeśli po prostu żyjesz z dnia na dzień, nic się nie dzieje, po prostu jesteś zwykłym, normalnym, przeciętnym zjadaczem chleba. Dawało mi też do myślenia książki biegaczy, bo był okres, kiedy biegałem, kiedy startowałem w maratonach, w ultramaratonach i mnie wtedy inspirowały właśnie książki najlepszych biegaczy na świecie. Czytałem sobie właśnie, co ich inspirowało, co oni takiego robili. Więc to były dokładnie te same zasady. Po pierwsze wizja, że dobiegają do mety, że mają jakiś tam określony wynik. To była kwestia non-stop kontrolowania wyniku, to była kwestia non-stop kontrolowania, widzisz, nawet kwestia treningu. W momencie, kiedy trenowałem, to był obowiązek. Po prostu co drugi dzień zazwyczaj był trening. To nie było tak, że a dzisiaj wyjdę, nie wyjdę, chce mi się, nie chce mi się. Po prostu wiedziałem, że muszę to zrobić, bo jeśli dzisiaj nie wykonam planu treningowego, to stanę na 50 czy na 70 kilometrze, czy na 90 kilometrze stanę, ale to nie o to chodziło. Chodziło o osiągnięcie celu, powiedzmy przebiegnąć 100 kilometrów. I za tym idzie, tak, za tym idzie samodyscyplina, bo moja wizja była taka, że stanę na mecie, powieszą mi medal za to, że ten dystans przebiegłem. To było cały czas kwestia sprawdzania postępów, bo
trenując, w zasadzie co tydzień widziało się postępy, jeśli chodzi o czas, w jakim się przebiegało dany dystans, widziało się to, jak szybko się też organizm regeneruje, więc to też wpływało na myślenie, na swój temat. Wow, jestem w tym dobry, robię postępy, widać te postępy i to sprzyja ewidentnie temu, żeby ta samodyscyplina była o wiele większa. Widzisz, i teraz mamy kolejny punkt, który powinien Ci dać do myślenia, to jest właśnie kwestia ciągłego uczenia się. To, co Ci teraz powiedziałem na przykładzie tych książek. Jak w życiu się zabieram, to najpierw sobie poczytam, poszukam ludzi, którzy już to przeszli, rozwiązali ten problem, poczytam właśnie, czy posłucham, jak oni to zrobili i potem wdrażam to u siebie. Więc jeśli Ty chcesz uzyskać wysoki poziom samodyscypliny, to jest kwestia tego, żeby stale się uczyć, żeby stale się rozwijać, żeby stale szukać ludzi, którzy będą Cię inspirować. To jest kwestia nawet Twojego otoczenia, które w ten sposób będzie do Ciebie mówić, będzie Cię nakręcać, żebyś Ty szedł cały czas poziom wyżej. I kolejna niezwykle istotna rzecz jest to niepoddawanie się. Tak, jest to kwestia niepoddawania się. I tutaj mam cały czas na myśli w głowie to, co już wielokrotnie powtarzałem na kanale, historię pana, który założył KFC. KFC założył pan, który zrobił przepis na kurczaka. To jest historia, którą tyle razy opowiadałem, że już może nie będę się męczyć, ale daje mi do myślenia. 2000 restauracji, z których go wykopano, odmawiając mu przystąpienia z nim do biznesu. 2000 odmów. Ile ty masz odmów, ile ty masz niepowodzeń i jak szybko się poddajesz? Więc widzisz, w każdej dziedzinie życia, jeśli jest niepowodzenie, to tak naprawdę jest kwestia znalezienia sposobu, co by tu zrobić, żeby takie niepowodzenie nie powtórzyło się w przyszłości. Czyli dochodzimy z powrotem do początku. Wizja, kwestia konsekwencji, kwestia sprawdzania postępów, kwestia właśnie tego, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby szukać, właśnie po to, żeby się nie poddawać. Więc jak masz problem z samodyscypliną, przesłuchaj sobie to jeszcze raz, wypisz sobie to, przeczytaj sobie te książki, poglądaj sobie, poszukaj sobie sam filmów na temat ludzi, którzy odnoszą duże sukcesy. Niesamowitą historią też, która inspiruje, są wszelkiego rodzaju autobiografie koszykarzy. Jordana, Kobe Bryanta, jak tego typu rzeczy się posłucha, przeczyta, to człowiekowi naprawdę, człowiek sobie myśli, jego, ja tak naprawdę w życiu nic nie robię, to trzeba zacząć działać, trzeba ruszyć dupę. Więc widzisz, właśnie o to chodzi. Zacznij ruszać dupę. Dziękuję.